Plac Szewczyka w Katowicach stał się placem Marii i Lecha Kaczyńskich już kilka lat temu, ale dzisiaj dekomunizacja została dokończona. Wilhelm Szewczyk wylądował w torbie. Mówi się o skręcaniu na drut. No i tak skręcono na drut plac imienia Marii Lecha Kaczyńskich. Wstyd. Nazwę placu po wyroku sądowym zmieniono oficjalnie już ponad 4 lata temu. Zanim to nastąpiło, mieszkańcy wysyłali do władz jasny komunikat. Na jakim placu się znajdujemy? Szewczyka! Jeszcze raz, na jakim? Jednak protesty nic nie dały. Wilhelm Szewczyk jako patron placu ostatecznie przeszedł dziś do historii. Wojewoda załatwił sprawę za prezydenta miasta. Nie chciał wywiązać się z ustawy oraz nie chciał wywiązać się z realizacji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzisiaj wykonane zostało zarządzenie zastępcze wojewody i została wymieniona tabliczka na placu przed dworcem w Katowicach. W Katowicach nie spodziewano się takiego finału sprawy. Na pewno wielkie zdziwienie, bo jasno i wyraźnie wskazywaliśmy na nasze argumenty, że nic nie może się zmieniać bez wiedzy naszych mieszkańców i bez decyzji naszych mieszkańców, a tak jest z kwestią nazewnictwa placów i ulic w naszym mieście. Choć miasto wymieniło już w zeszłym roku wszystkie tabliczki w centrum Katowic, to Szewczyk miał pozostać nienaruszony. Ta lokalizacja, czyli plac Szewczyka, nigdy nie była wskazana w projektach do zmiany jakiejkolwiek tablicy. Ani Urząd Miasta, ani Miejski Zarząd Ulicy i Mostów w Katowicach nie zdemontował starej tablicy, ani nie zamontował nowej. Możemy to zobaczyć choćby po wyglądzie. Śląski Urząd Wojewódzki wynajął firmę, która wykonała tabliczkę przypominającą miejskie oznaczenia. Mimo wszystko urzędnicy w Katowicach nie powinni być zaskoczeni. Miasto nawet nie chciało nam dać wzoru tych oryginalnych tablic. Mimo że Urząd Wojewódzki pisemnie prosił o podanie parametrów, na podstawie których powinna zostać wykonana tabliczka. Wygląda na to, że ta nowa długo tu nie zostanie, bo nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że miasto zażąda od służb wojewody jej wymianę, tak żeby była zgodna z systemem informacji miejskiej. Ciało mężczyzny znalezione w Lędzinach w potoku Goławieckim. Prokuratura rejonowa w Tychach, która prowadzi postępowanie w tej sprawie, potwierdza, że to zwłoki Andrzeja Bryjoka, znanego w powiecie bieruńsko-lędzińskim lekarza. Wstępne ustalenia prokuratury nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyny śmierci. Na tym etapie nie można więc potwierdzić ani wykluczyć udziału osób trzecich. Oględziny na miejscu zdarzenia zwłok nie dały podstaw do postawienia takiego wniosku w sposób jednoznaczny. Została zarządzona sekcja zwłok, jak również będą wykonane badania toksykologiczne i dopiero po wynikach tych badań będziemy mogli wypowiedzieć się w dalszym zakresie co do ewentualnych przyczyn zdarzenia. Obecnie prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci tego mężczyzny. 59-letni Andrzej Bryjok był poszukiwany od minionego weekendu, a zgłoszenie o jego zaginięciu przyjęła w poniedziałek bieruńska policja. Wtedy też znaleziono ciało. Lekarz w powiecie bieruńsko-lędzińskim znany był nie tylko ze swojej zawodowej działalności. W 2006 roku zdobył zaufanie mieszkańców i został radnym. Mandat pełnił przez jedną kadencję. Jeżeli ktokolwiek chodził do lekarza, to na pewno nie było mu obojętne nazwisko dr Bryjok. Był specjalistą do spraw pracy, także też znają go na pewno pracownicy. Obecni byli górnicy kopalni KWK Ziemowit. Szkoda tylko, że ta śmierć przyszła tak nagle. Ja powiem szczerze, że też znałam i osobiście pana doktora. Był człowiekiem wielkiego serca, jak powiedziałam na początku, pomocnym. Zawsze można było usłyszeć od niego takie dobre słowo. W toku prokuratorskiego postępowania zostaną przesłuchani świadkowie. Wiadomo, że lekarz wychodząc z domu miał spotkać się towarzysko z kolegą. Na razie jednak nie wiadomo, kto widział Andrzeja Bryjoka po raz ostatni. Na podstawie wstępnych ustaleń prokuratura wyklucza samobójstwo. Kalety chcą przejąć od PKP dworzec kolejowy. Zaniedbany budynek niszczeje, a władze Kalet chciałyby go wyremontować. Żeby jednak ubiegać się o zewnętrzne finansowanie na inwestycje, miasto musi mieć tytuł prawny do budynku. A na razie go nie ma. Chcielibyśmy go wyremontować, chcielibyśmy go ratować jako zabytek, chcielibyśmy nadać mu nową funkcję, chcielibyśmy tam zrobić oprócz jakiegoś centrum przesiadkowego, chcielibyśmy tam zlokalizować miejską bibliotekę publiczną.
Chcielibyśmy tam zrobić jakieś centrum przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia. Do Kalet z aglomeracji miejskiej bardzo dużo przyjeżdża turystów z rowerami. Burmistrz Kalet wystąpił już do PKP z wnioskiem o użyczenie budynku. Na razie jednak nie zapadły żadne konkretne decyzje. Obecnie jesteśmy na etapie zaawansowanych rozmów z miastem Kalety w sprawie podpisania umowy długoterminowej dzierżawy dworca w tej miejscowości. Umowa pozwoli na zagospodarowanie dworca przez samorząd wedle jego potrzeb, a także na przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych. Jeśli miasto przejęłoby budynek, na dworcu doszłoby do dużych zmian, dlatego że w najbliższym czasie sporą inwestycję kolejową planuje tam też PKP PLK. Dokumentacja projektowa poprzedzi inwestycje, której efektem będą lepsze podróże i przewóz towarów między Nakłem Śląskim a Herbami Nowymi, czyli po linii kolejowej nr 131 łączącej województwo śląskie i porty morskie. Planowane jest przebudowa stacji i przystanków, m.in. stacji Kalety. Projektowane jest przejście podziemne, które zastąpi kładkę. Planowana jest także budowa wind. Prace projektowe mają potrwać do pierwszego kwartału 2024 roku. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztować inwestycja. Sala widowiskowo-koncertowa Muza w Sosnowcu od środy nosi imię wybitnego pianisty Władysława Szpilmana. Od dziś można tu także zobaczyć ekspozycję, która jest poświęcona życiu i twórczości artysty. Ojciec całe życie jednak związał z muzyką. Jeździł po całym świecie, dał tylko około 2000 koncertów. Jako przedstawiciel Polski, a w końcu jesteśmy tutaj w Polsce, czy to jest Sosnowiec, czy nie, jest to Polska i w sumie to jest pierwsza sala koncertowa imienia ojca i wydaje mi się, że wystarczy też, niepotrzebne są dalsze, cieszę się, że to jest tutaj, że to jest to miejsce. Ekspozycja, która znajduje się tuż przy wejściu do Sosnowieckiej Muzy, to nieduże pomieszczenie. Są w nim ekrany, na których wyświetlane są filmy z kroniki filmowej, ale nie brakuje też przedmiotów, które niegdyś należały do Władysława Szpilmana. Wśród nich jest m.in. pianino z 1956 roku, które miasto kupiło w 2020 roku, ale nie tylko. Będzie ich zapewne dużo więcej, bo my tutaj z synem pana Szpilmana rozmawiamy o tym, żeby więcej pojawiało się tych pamiątek, ale jest tu wieczne pióro, którym ja mówiłem, że z niego korzystał Szpilman, ale jak rozmawialiśmy chwilę temu, no okazuje się, że to jest jeszcze taka symboliczna pamiątka, bo ono towarzyszyło w tych najtrudniejszych momentach życia Szpilmanowi cały czas wraz z zegarkiem. Władysław Szpilman urodził się w 1911 roku w Sosnowcu, zmarł w 2000 roku w Warszawie. Dokładnie w czwartek 20 kwietnia przypada 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. Tego dnia odbędą się pierwsze uroczystości upamiętniające jednego z najważniejszych polityków przedwojennej Polski. Pierwszym akcentem będzie oficjalny apel na Placu Sejmu Śląskiego z udziałem Orkiestry Wojskowej i Kompanii Honorowej. Po tych krótkich oficjalnych uroczystościach wszyscy, mam nadzieję, zwrócimy uwagę na to, co będzie się działo w podcieniach Miasta Ogrodów, czyli krótki program artystyczny z udziałem Wojciecha Korfantego, w którego wcieli się świetny aktor Dariusz Niebudek. Zostanie tutaj przywitany przez grupę rekonstrukcyjną powstańców śląskich i wóz bojowy Korfanty. Rok 2023 został ogłoszony przez Sejmik Województwa Śląskiego rokiem Wojciecha Korfantego. Dlatego Instytut Myśli Polskiej przygotował wiele wydarzeń, żeby uczcić swojego patrona. To m.in. dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa Wojciech Korfanty Ślązak, Polak, Europejczyk, konkurs pod tytułem Fundusz Korfantowski oraz wycieczki miejskie śladami Wojciecha Korfantego. W tym roku mają się ukazać 4 publikacje naukowe i programy edukacyjne. Dla mnie bardzo bliski jest materiał dydaktyczny. To są ścieżki korfantowskie, które zostały przygotowane z myślą właśnie o nauczycielach. Nauczycielach, którzy zajmują się regionalizmem, zajmują się historią. Przygotowaliśmy taki materiał skierowany dla przedszkolaków, szkół podstawowych i liceum, gdzie chcemy inaczej uczyć o tej historii współczesnej. Choć Wojciech Korfanty znany był na całym świecie i był jedną z najważniejszych postaci śląskiej i polskiej polityki pierwszej połowy XIX wieku, to w niektórych środowiskach wzbudza kontrowersje. Z jednej strony był to polityk bezkompromisowy, znany z grafiki temperamentu, znany z wybuchowego charakteru, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że on był świetnym dyplomatą. Sam nie był do końca zwolennikiem wybuchu trzeciego powstania. Wiemy to samych z jego przemyśleń, dlatego że był już w tamtym okresie, ten Korfanty lat 20.
Korfanty okresu plebiscytowego, Korfanty okresu powstańczego, był człowiekiem, który już myślał o dyplomacji. Celem obchodów 150-lecia urodzin Wojciecha Korfantego jest nie tylko przypomnienie tej postaci Ślązakom, ale również mieszkańcom innych części Polski. Stąd między innymi rajza z Korfantym, która zostanie zorganizowana w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu. Od środy do niedzieli na scenie Teatru Dzieci Zagłębia imienia Jana Dormana w Będzinie będzie można oglądać spektakle Teatru Lalek. Klasyka od nowa, czyli zorganizowany po raz pierwszy Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek, już planowany jest jako wydarzenie cykliczne. Będziński Teatr to jedno z tych miejsc, które lalkami słynie. Jan Dorman był fascynatem świata dziecka. Stąd jego autorskie scenariusze pisane z rozmów z dziećmi, na bazie zabaw, podsłyszanych jakichś tekstów. I tak ten teatr się rozwijał do lat 70. W zasadzie. Także takim gruntem jest dziecko, świat dziecka, scenariusze pisane przez dzieci, również przez Dormana. Kochał klasykę, kochał literaturę piękną, kochał poezję. I właśnie ukłonem w stronę klasyki jest festiwal, podczas którego publiczność obejrzy znane wszystkim tytuły literatury klasycznej, przedstawione w zupełnie nowej, współczesnej aranżacji. Chodzi o to, aby dzisiejszy widz mógł od nowa interpretować znaną sztukę. Myślę, że to jest okres rozkwitu i również pewnych przeobrażeń w samym teatrze lalkowym. Zobaczycie Państwo, niektórzy twierdzą, że wypychana jest z teatru lalkowego sama lalka. Niektórzy twierdzą, że za dużo jest gry formą jedynie. Natomiast teatr, tak jak każdy inny zdrowy, żywy organizm, przechodzi swoją pewną ewaluację. Jesteśmy właśnie w takim momencie. Ten festiwal pozwoli nam również zobaczyć, czym żyje świat teatrów lalek w Polsce. I nie tylko, bo w tym roku zaprosiliśmy również jeden teatr ze Słowacji. Festiwal to konkurs, podczas którego profesjonalny jury ocenia scenariusz, reżyserię i muzykę do spektakli. Wręczone zostaną również nagrody za najlepszą scenografię oraz rolę męską i żeńską. Pierwszy festiwalowy dzień otworzył Piotruś Pan i Wendy warszawskiego Teatru Bai, najstarszego teatru lalek dla dzieci w Polsce. Twórcom zależało, aby nowoczesna technologia nie zaburzała wyobraźni dzieci. Dzieci, które są rodzeństwem, to znaczy Wendy, Michael i John, są trochę w takiej złotej klatce i przychodzi do nich Piotruś Pan, który nagle odkrywa im świat zabawy, nagle pokazuje, że świat może być inny. I pomyślałem sobie, że teraz tą złotą bańką może być właśnie nowa technologia, tablety, gry komputerowe i tak dalej, FIFA 23 na Postscriptum 4, PlayStation 4, ale z drugiej strony myślę sobie też, że właśnie Piotruś wciąga te dzieci do zabawy oko w oko. Podczas festiwalu odbywać się będą również warsztaty dramatopisarskie. Będzie też można zobaczyć wystawę lalek teatralnych.